A w następny szabat zebrało się prawie całe miasto, by słuchać Słowa Bożego. A gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Kiedy religia widzi, że siejesz ziarno słowa, że szerzysz królestwo, że zaczynasz wpływać na otoczenie, to wzbudza się w niej zazdrość, powstają duchy zawistne. Wiele rzeczy, które przechodzicie, one wiążą się z tym, że uwalniane są przeciwko wam demoniczne siły zawiści. Ludzie tak naprawdę skupiają się na tym, że ty osiągasz jakiś sukces. Nawet wtedy, kiedy nie chodzi o same szerzenie królestwa, ale o twój prywatny rozwój, o to, że stajesz się lepszy, że stajesz się człowiekiem sukcesu, że osiągasz coraz więcej, powstaje zazdrość. A kiedy powstaje zazdrość, zaczynają cię bluźnić. I to nie jest to, że ktoś cię przezwie. Słowo bluźnić oznacza, że zaczynają ci zakładać pęta na nogi. Często możesz odczuwać złe samopoczucie. Ludzie czarują. Mówią o tobie źle. I sprzeciwiają się tobie prosto w twarz. Mówią, nie masz racji. Ja często pytałem ludzi, czemu? Mówię, czego chcesz ode mnie? Masz problem z tym, że jest mi w życiu dobrze? Ty w ogóle masz z tym problem, że jestem szczęśliwy? Masz z tym problem, że ja szerzę królestwo? Ty masz z tym problem. Kiedyś mój sąsiad, taki jeden, podszedł do mnie i mówi, jestem wściekły na ciebie. Ja mówię, dlaczego? On mówi, zobacz, kim ty jesteś. Spędziłeś tyle lat w więzieniu i tobie się wiedzie. Ja mówię, nigdy nic nie ukradłem. I zobacz, w jakim ja jestem stanie życiowym. On rok ode mnie jest starszy. Było kilka lat temu. Nawet dziewczyny nie miał. Nic nie miał. A mówię, ty jesteś na mnie zły, bo mi się wiedzie, bo mi dobrze w życiu. Ale to jest normalna rzecz. Diabeł nienawidzi Boga. Dlaczego on go nienawidzi? Dlatego, że to jest odrzucona postać i on udziela swojego odrzucenia wszystkim wokół. I kiedy tobie się wiedzie, kiedy ty szerzysz królestwo, kiedy ty osiągasz życiowy sukces, to w nim wszystko się podnosi. I zaczyna być sprzeciw. Nie dziw się temu. To jego natura. Ale co robi Paweł? Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli, wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże, które jednak zostało przez was odrzucone i zaczęliście je uważać za, zaczęliście się uważać za niegodne życia wiecznego. Przecież zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan. Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Co zrobił Paweł? Śmiało, odważnie, zdecydowanie stanął na prawdzie i powiedział tym, którzy wystąpili przeciwko niemu, prosto w oczy, jak się sprawy mają. Jeżeli chcesz, aby były niwelowane ataki diabelskie na ciebie, odważnie sprzeciwiaj się temu, co się sprzeciwia tobie. Odważnie zrób to, czego uczy apostoł. Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie.
Odważnie. Oni w to uderzyli. Oni w to uderzyli. Ja wielu ludzi miało pretensje, mówią, się kłócisz z ludźmi. Ja mówię, ja się nie kłócę z ludźmi, tylko ich sądzę. To jest wielka różnica. Bo ja mam rację. Kłóci to się ktoś, kto próbuje udowodnić coś. Rozumiecie? Zwróciłem takiemu pastorowi jakiś czas temu uwagę. I był na tyle arogancki, że on publicznie mi odpowiedział na to. Więc jakieś bzdurę tam napisał. Ja powiedziałem, ja cię sądzę. Sądzę cię. Oskarżam cię i cię sądzę. Bo tak uczy nas słowo. Co zrobił Paweł i Barnaba? Stanęli przed nim i mówi tak. Wam najpierw miało być zwiastowane słowo. Ale uznaliście, tak, że to bzdura. Przeto zostaje wam to zabrane. I idę do Boga. Paweł był bezlitosny dla diabła. Bezlitosny. Nie bój się otwarcie przeciwstawić temu, co się przeciwstawia Tobie. Nie podwijaj ogona. Nie podwijaj ogona. I nie mów przeczekam. I nie czytaj tych wersetów, które mówią, żeby złem za zło nie odpłacać. Bo ty nie odpłacasz złem. Tam jest napisane złem za zło. Ale to, co robi Paweł, to nie jest zło. To sprawiedliwy sąd. Złem za zło to coś innego. On się nie mści. On staje w odwadze i mówi, diable, to ja mam rację. To ja mam rację. Ludzie, my jesteśmy w stanie tutaj na ziemi, który nazywa się stanem wojny. Pokój to jest w nas. My jesteśmy w pokoju, w naszych duchach. Ale to, w czym my jesteśmy na zewnątrz, to jest wojna. Wojna. Wojna o człowieka. To wojna o człowieka. I diabeł będzie chciał, abyś podwinął ogon pod siebie i żebyś się skulił i żebyś się schował. Ale apostoł nie tego uczy. Odważnie odpowiada. Apostoł odważnie odpowiada. Staje i odważnie odpowiada. Dlaczego? Bo zostały przeciwko niemu uwolnione demoniczne siły czarów, które miały za zadanie go zgnieść. Rozumiecie? Jeżeli się cofniesz, to on cię dopadnie. Jak będziesz dziś się modlił, powiedz, Panie Boże, ja będę odważnie występował przeciwko demonicznym opresjom uwalnianym przeciwko mnie. Ja będę odważnie stawał na prawdzie. Ja będę odważnie mówił prawdę. Ja będę odważnie ogłaszał Twoją prawdę. Ja nigdy nie zrobię kroku do tyłu. Nigdy tego nie zrobię. Nigdy nie zrobię tego. Bo wiem, że wtedy będzie płynęła moc. Kiedy Ty odważnie staniesz. Nie bój się. On się właśnie tego obawia. Wiesz, co to znaczy przeciwstawić się diabłu? Te słowo przeciwstawić się oznacza bardzo silnie, mocno, zdecydowanie i agresywnie stanąć na swoim zdaniu i nie cofnąć się do tyłu. To znaczy przeciwstawić się diabłu. Powiedz, będę się przeciwstawiał diabłu. Będę to robił. Jak będziesz dziś uwielbiał Boga, powiedz, ja będę przeciwstawiał się diabłu. Będę odważnie głosił słowo prawdy. Będę stawał na prawdzie i mówił do ludzi, tak jak się sprawy mają, bez względu na wszystko. Tak, dzisiaj uwielbiaj Boga. Ojcze, wywyższamy Cię. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Paweł i Barnaba nie cofnęli się. Ojcze, uwielbiamy Cię za to, że dali nam wzór do naśladowania. Ojcze, wyjdziemy za ich nauką, za ich tokiem myślenia, za ich wiarą.
Święty Duchu odwagi, który zamieszkałeś w nas i który prowadzisz nas poprzez śmierć, uwielbiamy Ciebie. Boże, który uczyniłeś nas mocnymi i silnymi w Tobie, wywyższamy Ciebie, jedyny władcą, potężny Boże. Halleluja! Odnieś do Niego głos.
Yeah.
ogrodzeniu nie ma owiec, a w oprębach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu. Weselił się będę w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łani. Daj mi kroczyć po wyżynach. To człowiek wiary. Człowiek wiary. Jesteś człowiekiem wiary. Jako człowiek wiary. Patrz teraz oczyma wiary. Oczyma wiary. Oczyma wiary. Patrz oczyma wiary. Teraz na wszystko. Na rzeczy duchowe. Na rzeczy materialne. Patrz oczyma wiary. Powiedz, Panie Boże, dziękuję Ci za to, co widzę. Dziękuję Ci za to, co widzę. Zobacz, co jest w swoich rękach. Zobacz, w jakim miejscu jesteś dziś. Zobacz, co robisz. Oczyma wiary. Wielki jest to teraz. Uwielbiaj Go za to. Pieśnią moją jest Pan. Moja tarcza i moja siła.
pan. Choćby szli miejscami bezwodnymi, suchymi, pustynnymi, będą one się wydawały pełne wody, a ich oczy będą widziały źródła, choć im nie będą padać z pragnienia. Oni będą pić, oni będą jeść, oni zawsze będą nasyceni. Pasywność jest z piekła!
Szabana parlare nas. Bez dobrze mi z tym, jak mnie dotykasz. Przenikasz mnie. Twoja moc mnie przenika. Twoja mądrość mi pobudza. Mów teraz, szabara larne, mów w wierze. Nie czekaj. Nadzieja czeka. Szaba karalara maremene singe de lor. Telebene senes. Wiara jest gruntem tego, co posiadasz. Gruntem szabana barlare de kenele barelare. Rama le bene de chila price. Lema na mania raz sarenarlo con ono los uwielbiam Cię, Duchu Święty. Ty, który obdarzyłeś mnie wszelką mądrością. Ty, który dałeś mi pod nogi wszystko. To sam pod Twoimi nogami masz. Uwielbiam Cię, Duchu Święty, że mam taki rozum jak Ty. Taką siłę jak Ty. Shama le glorie de le praide, kine lorde le beride, sina de le becis. Ale praise, kine Ty przenikasz mnie. Całe Twoje serce mnie przenika. Do Twojej wolności światła dnia. W krzyża potęgę chwalebny zysk. Przychodzę Ci. Do Twego serca miłości Twej, a nie oglądać po świętą Twarz.
wywyższam imię Twe. Wywyższa mnie Twe, wywyższa mnie Twe.
wrócisz z narodami, jakże wzniosły jest twój tron. Cała ziemia tu żyje, jakże wzniosły jest twój tron. Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest twój tron. Just don't.
Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest twój tron. Cała ziemia drży, bo jakże wzniosły jest twój tron. Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest twój tron. Wzniosły jest twój tron. Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest twój tron. Cała ziemia drży, o jakże wzniosły jest twój tron. Ty rządzisz narodami,
przez Jezusa krew mogę tu stać. Stoję tu śpiewając i wielbiąc, wywyższając Jezus twój tron. Stoję tu, stoję tu, gdzie miejsce najświętsze. Przez Jezusa krew
Yeah.
Życie, 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 życie
zamieszane w ziemię, czy rolnik śpi, czy czuwa, ono rośnie. Jeszcze wystarczy, że masz taką codzienną zgodę na to, żeby Duch Święty działał w tobie. Ale nie musisz za bardzo się skupiać. Jezus powiedział, że On wprowadzi nas we wszelką prawdę. Mówiłem, teraz działasz, chociaż tego w ogóle nie czuję i nie mam pojęcia, co się wydarza. Czuję tylko ból, problem i kłopot. Ale wiem, że teraz działasz. Właśnie teraz. I mówiłem, dziękuję Ci, że działasz właśnie teraz. Że teraz staje się lepszy. Wyznaję, że zgadzam się z Bogiem we mnie. A nawet jedno pytanie nie przychodzi mi do głowy, dlaczego coś się dzieje.